Szymon będzie kapelusz ratować tego tam. Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie na spotkaniu z Prawem i Sprawiedliwością. Czas na Podkarpacie. Tu zaczyna się zmiana. Z takim, proszę Państwa, hasłem rozpoczynamy dzisiejsze nasze spotkanie Prawa i Sprawiedliwości z mieszkańcami powiatu i miasta Mielca, a także z naszymi gośćmi, którzy przyjechali z Głogowa Małopolskiego i przyjechali także z Tarnobrzegu i z licznych miast, które sąsiadują z naszym Mielcem. Chcę powiedzieć, że spotykamy się w rocznicę wydarzeń sierpniowych. Spotykamy się także w dniu, kiedy wybuchła II wojna światowa. Myślę, że wszyscy wiemy o tym, jak ważnym czasem był czas sierpnia 1980 roku. Nasze odniesienie do tych wydarzeń i rocznic musi mieć dziś miejsce. Zatem bardzo proszę, przyjmijmy godną postawę i odśpiewajmy hymn państwowy. Polećmy naszych bohaterów narodowych, tych naszych rodaków, którzy na ołtarzu ojczyzny złożyli najcenniejszy dar, dar swojego życia. Polećmy ich miłosiernemu Bogu i prośmy dla nich o wieczną radość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieku. Dobry Jezu, a nasz Panie. Daj mi wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie. Daj mi wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie. Daj mi wieczne spoczywanie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Kaczyńskiego, ale nim to nastąpi, bardzo serdecznie chcę powitać na naszym spotkaniu pana posła do Parlamentu Europejskiego, pana Tomasza Poręby. Witamy na naszym spotkaniu panią poseł Jadwigę Wiśniewską z Częstochowy. Jest z nami, myślę, że też nie bez znaczenia jest miejscowość, Zbigniew Giżyński, poseł z Torunia. Witam serdecznie posła z Mielca, pana Krzysztofa Popiołka. No i oczywiście, proszę Państwa, jest z nami nasz kandydat, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach uzupełniających do Senatu, Zdzisław Pupa. Proszę Państwa, tak powiedziałem, są liczni przedstawiciele z różnych środowisk, ale szczególnie chcę powitać Solidarność Rolników Indywidualnych i Solidarność Pracowniczą, która z nami jest i która wspiera Zdzisława Pupę jako członka RI Solidarności.
ziemi podkarpackiej. Proszę Państwa, Mielec jest bardzo ważnym miejscem na mapie gospodarczej i także oczywiście politycznej kraju. Ma wszak trzech parlamentarzystów z tego miejsca, z tego regionu. Tu oczywiście realizowane są bardzo ważne decyzje rządu Prawa i Sprawiedliwości, kiedy premierem był Jarosław Kaczyński. Chcę powiedzieć o programie Polski Wschodniej, chcę powiedzieć o budowie parku technologicznego, który z tego programu jest realizowany, o obwodnicach, o mostach, które się w tej chwili budują. I także trzeba przypominać zawsze, że prywatyzacja PZL Mielec udana, dzisiaj myślę w skutkach chwalona przez pracowników i przez związki, zaszła i miała miejsce w momencie, kiedy rządy Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję już nie senatorowi, ale marszałkowi województwa podkarpackiego za tak ciepłe i miłe słowa, za to, że tutaj szanownych Państwa w jakiś sposób zgromadził, za to, że Prawo i Sprawiedliwość tutaj Was gromadzi, za to, że prezes Jarosław Kaczyński nas tutaj wszystkich gromadzi i za to, że jesteśmy razem, że możemy się spotykać, że możemy rozmawiać o ważnych sprawach dla Polski. Szanowni Państwo, chciałem serdecznie podziękować Panie i Panowie za to, że jesteście, za to, że przyszliście na to spotkanie, za to, że wspieracie kandydata Prawa i Sprawiedliwości w wyborach uzupełniających po Władysławie Ortylu, który objął, jak już wiemy, funkcję, stanowisko marszałka województwa podkarpackiego. Pan marszałek już wspomniał o tym, że nie my byliśmy sprawcami tego całego zamieszania tych wyborów. To sprawcami tego zamieszania wyborów była sytuacja korupcyjna w Platformie Obywatelskiej PSL-u i SLD, które tworzyło trzon, można powiedzieć, koalicyjny, które tworzyło koalicję w sejmiku województwa podkarpackiego w Urzędzie Marszałkowskim. To kompromitacja, która wynikła na niepowtarzalną skalę, na niewyobrażalną skalę na województwie podkarpackim, obiegła całą Polskę. To trzeba było ratować honor województwa podkarpackiego i marszałek Ortyl podjął się tego zadania, zostając marszałkiem i po nim został wakat. Gratulujemy panu marszałku. I Prawo i Sprawiedliwość, prezes Jarosław Kaczyński zwrócili uwagę na moją osobę jako kandydata w Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach uzupełniających. Dlatego staję przed Państwem w poczuciu odpowiedzialności, w poczuciu również pokory, pełnej pokory, prosząc o każdy głos, o zaangażowanie w wyborach, które czekają nas już za tydzień czasu. Te wybory z układu sił w parlamencie na pewno nie zmienią. Dalej będzie rządził układ Polskiego Stronnictwa Ludowego, Platformy Obywatelskiej i czasami wspierany przez ruch Palikota czy SLD. Natomiast, jak już było tu powiedziane, te wybory mogą pokazać światu, że po zwycięskich wyborach w Padwi Narodowej, w Elblągu, w Rybniku, również na Podkarpaciu. Podkarpacie pokaże jako prawicowe, dbające o wartości konserwatywne, tradycyjne, narodowe, patriotyczne, pokaże, że stąd idzie siła i wiatr potężny, który ma zmieść ten układ liberalno-lewicowy. Witamy serdecznie wieśców, które bardzo dużo zaświęca polskiego rządowi. Dziękuję, proszę Państwa, proszę siadać, bo gazeta wyborcza się na Państwa obraca. Szanowni Państwo, tutaj już bardzo wiele powiedziałem. Ja słyszałem przemówienie mojego kolegi. Mówił prawdę o Polsce, o tym, jak Polska dzisiaj jest rządzona, jak bardzo to trzeba zmienić w naszym wspólnym interesie. W interesie wszystkich Polaków. Może poza tą garstką, która z tego sposobu rządzenia Korzysta, przejmując za bezcen majątek, korzysta, bo ma różne przywileje, korzysta, bo nie odpowiada za przestępstwa, które poszczególni nasi obywatele, ci właśnie ze sfery uprzywilejowanej popełnili. Korzysta
bo ma bardzo, bardzo lewicowe, lewackie poglądy i liczy na to, że w końcu w Polsce będzie wprowadzona poprawność polityczna, że będą małżeństwa homoseksualne, że jeśli się dzieci będzie dawało. A ci ludzie w Polsce są, nie ma co przeczyć. Ale naprawdę ich jest łącznie biorąc niewielu. Cała reszta na tym bardzo traci. Traci na jakości rządów, traci z tego względu, że to jest władza, która bardzo wyraźnie, mimo że tego nie ukrywając, mówi tak, dla społeczeństwa to my mamy propagandę, czyli PR. Natomiast jeżeli chodzi o konkretne decyzje, o środki, to mamy dla silnych grup. Te silne grupy między siebie jakby wszystko rozdzielają. My jesteśmy tylko tym, kto podejmuje te ostateczne decyzje co do tego, kto ma ile dostać. Natomiast jeszcze raz, co chciałem podkreślić, społeczeństwu proponujemy propagandę. Opowieść o Polsce, której nie ma, tak naprawdę. Opowieść o Polsce, która jest właśnie takim propagandowym forem. Ta opowieść była, co tu dużo mówić, przez dłuższy czas, przez wielu przyjmowana. Była przyjmowana, no bo siła propagandy, bo tym rozpędem, który został stworzony jeszcze za naszych rządów przez jakiś czas, gospodarka się rozwijała i konsumpcja rosła. Krótko mówiąc, można było grillować, tak to się dzisiaj często określa. No ale ten czas już się skończył. Fatalna polityka we wszystkich właściwie dziedzinach przynosi bardzo, ale to bardzo negatywne skutki. Trudno zliczyć kryzysy, przed którymi dzisiaj stoimy. Kryzys finansowy, ale także może najważniejszy w perspektywie kryzys demograficzny, kryzys rodziny, kryzys oświaty, kryzys służby zdrowia, kryzys wymiaru sprawiedliwości, na który remedium usiłuje się znaleźć w ten sposób, że właśnie ostatnio w Sejmie uchwalaliśmy ustawę, na podstawie której już w ogóle człowieka bogatego nie będzie można skazać, praktycznie rzecz biorąc, kary będą tylko dla tych, którzy nie będą mieli na dobrych adwokatów, bo to jest właśnie ten kierunek, który w tej chwili został przyjęty. Kryzys, jeżeli chodzi o poczucie tożsamości Polaków, o kryzys naszego obrazu w świecie, no jeżeli 70% studentów francuskich uznaje, że naziści to Polacy, to proszę Państwa, no co to znaczy? Że ta wielka antypolska kampania prowadzona już od bardzo wielu lat, od dziesięcioleci, bo to jest nie jest nic nowego, przynosi rezultaty. Ale to, że ona jest prowadzona, no tak w historii bywa, ale że to, że ona jest wspierana tu z wewnątrz, z Polski, przez tak zwane wielkie, w cudzysłowie, elity, ale także przez tą władzę, bo ona daje pieniądze na taką kampanię, no to są rzeczy po prostu niesłychane. Powtarzam, tych kryzysów jest naprawdę bardzo wiele. Ale i to chciałem podkreślić. Polska, mimo tych kryzysów, mimo tego, że w ciągu tych przeszło 20 paru lat były właśnie to dwie próby jakiegoś innego rządzenia naszym krajem, to znaczy ta PiS-owska z lat Prawa i Sprawiedliwości, z lat 2005-2007, a przedtem rząd Jana Olszewskiego, czyli rząd porozumienia centrum ZKM, jeszcze krócej to trwało, po 5 miesięcy. A poza tym ta władza była w gruncie rzeczy zawsze podobnego rodzaju, tylko że w tej chwili można powiedzieć, że to jest najgorsza odmiana tej władzy ze tych wszystkich rządów, które były. Otóż mimo to ten dynamizm, ta siła, która jest w Polakach, spowodowała, że w wielu dziedzinach jednak poszli się do przodu. I wyobraźcie sobie Państwo, jak byśmy szybko szli, gdyby ten worek kamieni na naszych plecach w postaci tej fatalnej władzy, fatalnej struktur społecznych został zrzucony. No weźcie kogoś silnego, w dobrej kondycji, młodego, który idzie pod górę. Ale idzie z workiem kamieni, takim ciężkim, z 50, może nawet 80 kg. No jest silny, więc silny. No ale jak szybko wyszedłby, to zrzucił. Otóż proszę Państwa, to zrzucenie jest możliwe. Dzisiaj w Polsce powstają przesłanki do tego, żeby w końcu mogła w naszym kraju przejąć władzę formacja polityczna, która zawsze była przeciwko temu, zawsze proponowała inny model władzy, inny model społeczeństwa i żeby ta formacja mogła rządzić naprawdę, to znaczy mieć samodzielną większość w parlamencie.
bo w latach 2005-2007 myśmy musieli rządzić z fatalnymi sojusznikami, a to bardzo, bardzo drogo kosztowało. Dzisiaj ku temu powstają przesłanki. Już w niektórych sondażach, a mamy na przykład 43%, to już jest tuż, tuż, albo nawet i być może już ta granica zostaje przekroczona. I teraz te wybory w tych 5 powiatach, w tym okręgu senatorskim, to jest, proszę Państwa, taki moment, który trzeba określić jako niezwykle ważny z punktu widzenia tego procesu, który ma doprowadzić do zmian. Do tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość odniosło to rzeczywiście wielkie zwycięstwo. Dlaczego tak jest? Bo, szanowni Państwo, ludzie, wszyscy ludzie, każdy z nas, także ja, każdy, kto tu siedzi, potrzebuje nadziei, potrzebuje takiego przeświadczenia, że może być lepiej. Jeżeli człowiek przestaje wierzyć w to, że może być lepiej, to nic nie zdziała. Otóż Państwo mogą dać naprawdę bardzo mocny sygnał tego, że może być lepiej. Zwycięstwo pana Zdzisława Kupy, wielkie zwycięstwo pana Zdzisława Kupy, to będzie taki sygnał, tak jak w Elblągu był taki sygnał. To chodzi o to, żeby ten sygnał był jeszcze mocniejszy. Chodzi o to, żeby był naprawdę mocniejszy. To jest sens tych wyborów, sens nielokalny, nawet nie podkarpacki. Chociaż akurat Podkarpacie jest bardzo zainteresowane tym, żebyśmy to my wygrali, bo my uważamy, że ta część Polski powinna być szczególnie wspierana i wspieraliśmy ją, kiedy byliśmy przy władzy. To jest wymiar odnoszący się do całego naszego kraju, do polskiej przyszłości. No tak się złożyło, że można powiedzieć, że historia tu postawiła w tej chwili swoją nogę. I Państwo będziecie decydować. Przed chwilą tak było w Elblągu. Teraz jest tutaj w tych 5 powiatach właśnie to samo. To można powiedzieć, to jest jeszcze ważniejsze. I jest problem, który muszę postawić, chociaż przez przeszło 3 lata tej sytuacji, która ukształtowała się na prawicy, właściwie nigdy na ten temat nie mówiłem, pomijałem tę sprawę. No to jest kwestia próby rozwijania. To jest kwestia tych innych kandydatów. Bo ci, którzy myślą, potrafią myśleć po tej drugiej stronie, ci, którzy bronią tego systemu, już wiedzą, że go tak wprost nie da się pewnie obronić, że to jest mała szansa. A może tu wierzyć, że jej się uda. Tak jak kiedyś inni wierzyli. Miller wierzył, Buzek wierzył. Ale ci z zewnątrz już to nie wierzą. Chodzi wobec tego o zastosowanie jakiejś innej metody. I najlepszą z nich, proszę Państwa, jest metoda rozwijania prawicy. Rozbić prawicę. Podzielić. I to jest, proszę Państwa, to ta droga, którą oni w tej chwili idą. I każdy, kto chociaż troszeczkę myśli politycznie, a ktoś, kto zajmuje się polityką, powinien myśleć politycznie. Musi to wiedzieć. Powinien to rozumieć. Powinien rozumieć, że te wybory powinny dać bardzo jednoznaczny sygnał w postaci zwycięstwa kandydata Prawa i Sprawiedliwości, pana Zdzisława. Ten sygnał, powtarzam, będzie tym mocniejszy, im ten słupek będzie wyższy. Ci, którzy chcą z tego słupka poparcia dla prawicy, które jest przecież na tych regionach, w tych regionach zawsze bardzo wysokie, jakby podbierać, zabierać trochę dla innych, no ci po prostu szkodzą. Z nich się cieszy Donald Tusk. Z nich się cieszą jego doradcy. Oni oczywiście mają też jeszcze te plany, o których wspominałem, że im się uda. Ale z nich się cieszą także ci, których nie widzicie, którzy nie występują w telewizji. Ale którzy tak naprawdę tutaj mają bardzo, bardzo wiele do powiedzenia. Socjologowie, politolodzy, historycy używają takiego pojęcia panowania. To jest pojęcie inne niż rządzenie. Bo rządzenie to jest coś doraźnego. Ktoś ma w tym momencie władzę. A panują ci, którzy mają przewagę społeczną. Którzy są społecznie najmocniejsi. W Polsce społecznie najmocniejsza jest ta grupa ludzi z wielkimi pieniędzmi, różnie zdobytymi, mającymi powiązania między sobą, powiązania zewnętrzne. To oni tutaj mają te karty najwyższe, najmocniejsze, asy. I tam, wśród tych ludzi, wśród ich doradców,
myśli się właśnie w tych kategoriach. Podzielić, zdezorientować. Nie dajmy się, proszę Państwa, podzielić. Jest jeden kandydat tej prawej, po prostu nie prawej, polskiej strony. To jest Zdzisław. Ten po prostu przeszkadza tej perspektywie zwycięstwa. Ten niszczy tą perspektywę, niszczy nadzieję. Wprowadza zamieszanie do ludzkich. Nie wolno tego robić. Ja już dwukrotnie dzisiaj apelowałem do pana Kazimierza Ziobro, żeby się wycofał. Jest posłem, nie będzie przecież ponosił żadnych negatywnych konsekwencji. On walczy o zmianę jednego krzesła na inne krzesło. Otóż, szanowni państwo, powinien to zrobić, bo Polska jest przed każdą partią. Przed każdą. A jeśli ktoś powie, to dlaczego Prawo i Sprawiedliwość, to proszę zajrzeć do sondaży. To my mamy w jednych 30 parę procent, ale jak przeliczyć je do 100, bo się nie sumują wyniki do 100, to jest około 40, w innych nawet ponad 40. No a ci inni mają 2, 1, 3, czasem 4, czyli bardzo mało. I trzeba stawiać na tych, którzy mają szansę. I dlatego mamy prawo, żeby właśnie na to zapomnieć. I mamy prawo patrzeć ze smutkiem na tę ogromną kampanię. No my w końcu jesteśmy dużą partią, a kampanię mamy stronę, bo to limity, nie wolno ich przekroczyć. Tam od czasu do czasu gdzieś wisi banner, czy billboard z naszym kandydatem, ale jest tego niewiele. Jeżdżę teraz przecież po tym, choćby dzisiaj po tym regionie, jeszcze tu byłem, jeszcze będę. Nie jest tego dużo. A tu zatrzęsienie. Kogo na tym zależy? Kto to wspiera? Skąd te środki? Otóż proszę Państwa, zadawajcie sobie takie pytanie i mówcie o tym innym. Tutaj mój kolega już mówił, rozmawiajcie z sąsiadami, z przyjaciółmi, ze znajomymi. Tak, rozmawiajcie, ale rozmawiajcie także o tym. Rozmawiajcie o tym, że nie warto dzielić głosów tej naszej strony. Ja używałem pojęcia prawnika. To jest pojęcie oddające sens sytuacji. Taki jest podział polityczny w Polsce. No ale ja bym chciał, żeby w Polsce była patriotyczna lewica. Ale patriotyczna lewica w Polsce to jest no coś takiego. Nawet trudno dostrzec. Gdzieś tam się zbierają 1 maja, te 30 osób przychodzi. Próbują nawiązywać do tradycji Polskiej Partii Socjalistycznej, tej przedwojennej, tej jeszcze partii Piłsudskiego, Piłsudski był przywódcą Polskiej Partii Socjalistycznej. Powtarzam, nie liczą się, nie ma ich żadnych sondażach, nawet nie mają nie tylko procentów, a nawet promili głosów. A ja nawet nie potrafię sobie przypomnieć, jak oni się nazywają. Mają jakąś fundację, czy jakieś stowarzyszenie. Poza tym, proszę Państwa, polscy patrioci się gromadzą po tej stronie. Bo przecież o co w końcu chodzi? Chodzi o to, żeby Polska trwała, żeby się rozwijała, żeby była godna, żeby była podmiotowa, żeby była zamożna, żeby ludziom się żyło szczęśliwie. Chodzi o to, proszę Państwa, żebyśmy nie tylko nie powtarzali takich błędów, jak choćby zniszczenie przemysłu tutaj, w tym mieście i w tym okręgu, tylko żebyśmy te błędy naprawiali. Przecież tu, w Mielcu, naprawdę można odbudować przemysł. Tu jest tradycja czegoś niezmiernie ważnego. Tradycja pracy w przemyśle. To jest ogromnie ważne. Ja daję taki przykład, który niektórym może się wydać przesadzony. Ale przecież znaczna część światowego lotnictwa pasażerskiego dzisiaj to są Embraery. Czy one są produkowane we Francji, w Stanach Zjednoczonych, w Rosji nawet? One są, proszę Państwa, produkowane w Brazylii. W kraju, który jest duży i dzisiaj już ma bardzo znaczącą pozycję w gospodarce światowej, ale który na głowę mieszkańca jest biedniejszy niż Polska. I który był kiedyś od Polski dużo bardziej zacofany. A każdy z nas, jak mówię o kolegach parlamentarzystach, bo wszyscy dużo latamy samolotami, to każdy tu ma Embraer nie jeden raz lecie. Ja chodzę teraz parę tygodni temu do Gruzji. I z Gruzji powrót. Otóż, szanowni Państwo, czy sądzicie, że nie mogło być tak, że tego typu samoloty byłyby produkowane tu, na tej ziemi, tu, w Rzeszowie, przez całej tej dolinie lotniczej? Tak mogło być. Gdybyśmy w 90 roku
wybrali inną drogę rozwoju. Taką jak wybrała Chora, która miała na początku lat 50., 60 lat temu 78% analfabetów i była kompletnie zniszczona, po prostu zrównana z ziemią, a dzisiaj bogatym państwem posiadającym bardzo nowoczesne technologie i bardziej innowacyjne, jak Japonia, która też dokonała, chociaż z wyższego poziomu, ale jednak ogromnego postępu, jak takie mniejsze kraje jak Hongkong czy Singapur, ale też tu w Europie, Finlandia, która kiedyś była krajem niebogatym, czy nawet Austria, też kiedyś biedniejsza niż Czechy, a dzisiaj bogatsza niż Szwajcaria, czy w Niemczech, już lokalnie Bawaria, taki kraj katolicki, mocno katolicki, kiedyś przynajmniej, bo dzisiaj już niestety jest inaczej, ale kiedyś mocno katolicki, najbiedniejszy w Niemczech, a dzisiaj najbogatszy, obok Nadrenii. Wszystkich tych krajach jedno było wspólne. Warianty różne, ale zawsze intensywna polityka państwa. Zawsze takie zjednoczenie się wokół celu i wykorzystanie wszystkich możliwych zasobów. W Polakach tych zasobów niewykorzystanych jest bardzo wiele. Powtarzam, zrzućmy z pleców ten mur kamieni. Ale można to zrobić tylko poprzez zmianę władzy. Taką zasadniczą, dlatego, że ona jest, czy będzie zasadnicza, to ona budzi takie straszne opory. Tak was straszą tym Prawem i Sprawiedliwością. Tak opowiadają o tej groźbie faszyzmu i tak dalej. Dlaczego to? Dlatego, że ta zmiana będzie dla ogromnej większości Polaków ogromną szansą. No i nie będzie przyjemna dla tej niewielkiej mniejszości, dla profitentów tego obecnego systemu. I szanowni państwo, za tydzień wieczorem, o takie wyniki szybko się odbywa. Później wieczorem, może około północy, Polacy dowiedzą się, że Zdzisław Kupa zwyciężył. Tego jestem pewien. Ale że zwyciężył bardzo mocno, że nie podzielono prawicy, że ci inni tam mają jakieś niewielkie wyniki. To proszę państwa, bardzo wielu Polaków uwierzy, że zmiana jest możliwa. I wtedy te wybory, które mogą być szybko, mogą być później, zobaczymy, te wybory zmienią Polskę. Zmienią Polskę na lepsze. To mogę państwu przyrzec. Bardzo dziękuję. Ja nie jestem oszustem i nie mogę państwu powiedzieć, że ten worek kamieni będzie z dnia na dzień rzucony. Ale pierwsze kamienie wypadną z niego bardzo szybko, a sądzę, że wystarczy jednej kadencji, żeby go już nie było. Żeby Polacy mogli naprawdę iść szybko do końca. Jeszcze raz powtarzam. Historia dzisiaj zatrzymała się tu w Mielcu, w Dębicy, w Sędziszowie, w Robczycach, w Kolbuszowej. Historia się tu zatrzymała i jakby czeka na państwa decyzję. To państwo dzisiaj tworzą. Skorzystajcie z tej szansy. Poprzyjcie, mocno poprzyjcie naszego kandydata. Pana Zdzisława Kupy. Do zmiany na parlamentarzystę. Człowieka, na którego można liczyć. Powtarzam, doświadczonego parlamentarzystę. Pierwszy raz widzieliśmy się w parlamencie w 1997 roku. Człowieka, na którego można liczyć. Można liczyć na jego uczciwość, kompetencje, na to, że będzie się prosto mówić. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie panu premierowi. Proszę państwa, przechodzimy teraz do kilku pytań ważnych, myślę, które padają tutaj z sali, są donoszone na karteczkach. Panie premierze, największa ilość pytań, która do nas do mnie trafiła, dotyczyła właśnie spraw i problemów związanych z jednością prawicy. Myślę, że pan premier szeroko to poruszył, ale jedno z nich jest charakterystyczne. Pytanie jest takie, co do angażowania do swoich władz, ludzi typu Ziobro, Kluzik, Kurski, którzy rozbijają jedność prawicy. Pozostałe pytania oczywiście cały czas nawiązują do jedności, do tego trudnych i bardzo rozbijackich działań Solidarnej Polski. Szanowni państwo, jeżeli chcecie, żebym złożył samokrytykę za to, że oni byli kiedyś we władzach partii, której ja byłem szefem, to chętnie składam. Rzeczywiście to był błąd.
A co mam na swoje usprawiedliwienie? No to, że nie jestem jastolizem. Tylko tyle. Ja z tym. Po prostu było tak, że dzieci się w pewnych momentach mylili. Ja się myliłem. Nie ukrywam. Nie jestem nieomylny. I kto mówi, że jest nieomylny, ten na pewno kłamie, bo tak jak bez grzechu był to Chrystus i Maria, tak i bez pomyłki był tylko Chrystus, no i też chyba Maria. Nikt poza tym. Wszyscy inni ludzie się mylili. Myśmy, ja sam też się w życiu myliłem się także jako polityk. Teraz tutaj mam, nie wiem jak na to zareagować, bo jest tutaj aż 9 pytań. Czy jak pan wygra wybory, spowoduje pan zmianę konstytucji, jeżeli będziemy mieli większość konstytucji? No to oczywiście będzie zmiana konstytucji. To byłoby najlepsze rozwiązanie, tak jak na Węgrzech, stworzyć nową konstytucję. My mamy odpowiednie projekty, możemy oczywiście i będziemy je konsultować z narodem. To nie będzie taki proces z dnia na dzień, ale zmiana konstytucji to byłoby najlepsze, co może Polskę spotkać w tej sytuacji. No ale i w ramach tej konstytucji można bardzo dużo zmienić. Czy pisze pan wyższość prawa krajowego nad unijnym? Oczywiście tak. Zasada prymatu polskiej konstytucji zostanie jasno wpisana. Czy pisze złotówkę jako walutę narodową? Oczywiście, że tak. My twardo bronimy złotówki. Brawo i czy wpisze wartości chrześcijańskie? Może ktoś z państwa zauważył, mówiłem na zjeździe katolików w Częstochowie, jak się powinna zaczynać polska konstytucja. W imię Boga Wszechmogącego, bo tak się zaczynała konstytucja 3 maja. Bo tak się zaczynała konstytucja narodowa. I to nie chodzi o tworzenie państwa wyznaniowego, bo nie ma w tej chwili w świecie miejsca tutaj w Europie na państwa wyznaniowe. My nie chcemy państwa wyznaniowego, chcemy tolerancji religijnej, ale taka jest polska tradycja. Anglia jest krajem niestety całkowicie zlaicyzowanym. A wiecie państwo, od czego się zaczynają każde obrady gmin? Od modlitwy. Od modlitwy, bo taka jest tradycja, bo tradycja jest siłą, bo tradycji trzeba bronić. I nawet jeżeli ktoś byłby niewierzący, ale byłby uczciwym Polakiem i rozumiał też życia społecznego, to by to zaakceptował. Proszę państwa, co zrobić z bankami, które by oszukały Polaków przy pożyczkach we frankach szwajcarskich? To może jest troszeczkę bardziej skomplikowane z tymi frankami szwajcarskimi, ale generalnie rzecz biorąc, my jesteśmy po pierwsze za repolonizacją banków, możliwie wysokim stopniu, jak dzisiaj jest 30% polskich, 70% zewnętrznych, to powinno być to odwrócone i to można łatwo stosunkowo zrobić, to jest sprawa pierwsza, a po drugie jesteście za opodatkowaniem banków, bo banki w Polsce po prostu nie płacą podatki i tego nie mamy. Co należy zrobić, żeby prawica była zjednoczona? Proszę państwa, każdy ma prawo do tego, żeby się przyznać do błędu. Ja na pewnych błędów się przed chwilą przyznałem. Życzę im. Wychodzenie z PiS-u, rozbijanie z PiS-u było błędem. Ja oczywiście nie mówię o takich ludziach, którzy już przekroczyli wszelkie granice i prawda, rokują, czy rokowali z tym panem z Biłgoraja i tak dalej. No bo ten, obecność tych ludzi była nieporozumieniem kompletnym. Nie ma o czym mówić. Ale ja mówię o tych innych. Proszę bardzo. Każdy może powiedzieć, pomyliłem się i wrócić, tylko że nie powinien wtedy oczekiwać nagrody na tym, że człowiek. Tylko prawa do tego, żeby się zrehabilitował. Czy spowoduje pan, żeby poseł Popiołek przeprosił senatora Artyga? Proszę państwa, no ja... Bardzo chciałbym, żeby panowie się pogodzili, ale ja takiej władzy w partii nie mam. No. Ja nie jestem władcą absolutnym. Dobrze, ale proszę państwa już... Buzi! Proszę państwa, buzi między mężczyzna. Nie. To lepiej nie. Proszę państwa, powtarzam, w każdej zbiorowości są spory, często ostre, ja nad tym boleję, ale mam już swoje lata, no i wiem, że tak jest.
po prostu i trzeba jakoś z tym żyć. Ale bardzo bym chciał, żeby panowie jakoś mieć ze sobą doszli jednak do porozumienia. I to są pytania pana posła Popiełka, dlaczego, żeby odpowiadał na pisma swoich wyborców i żeby popierał ruch patriotyczny w Mielcu. Ruch patriotycznego w Mielcu nie znam. Jeżeli chodzi o odpowiedzi, to oczywiście jest bardzo zdecydowane zalecenie władz partyjnych, żeby odpowiadać. I mam nadzieję, że pan poseł Popiełek też to robi. Ale państwo muszą też zwrócić uwagę na jedną rzecz. Wiecie państwo, ile ja dostaję, może inaczej. Wiecie państwo, ile listów rocznie dostaje premier? No, mogę powiedzieć precyzyjnie. Ile dostawał, jak ja byłem premier? 40 tysięcy. A ile ja dostaję do swojego małoletniego biura? 30 tysięcy. Więc proszę państwa, ja po prostu nie dysponuję siłami, które są potrzebne, żeby na każde pismo odpowiedzieć. Po prostu na to by trzeba było zatrudnić 5-6 razy ludzi, niż ja jestem w stanie zatrudnić, bo ja mam te pieniądze na biuro poselskie i to jest wszystko. Naprawdę wszystkie to do grosza są wydawane właśnie na płace, na to, żeby osoby były pracowały, ja nie wydaję na żadne inne cele, na żadną benzynę, na nic. Ale, szanowni państwo, po prostu są rzeczy niewykonalne. Ja część tych listów nie ukrywam, przesyłam do innych posłów. Tak też się robię i to bardzo często jest podejmowane. Także, proszę państwa, tyle mogę w tej sprawie powiedzieć. Ten pan, który stawiał te pytania, bo już odpowiedziałem na wszystko, powiedział mi, żeby nie było ściemy, no nie ma. Dziękujemy bardzo. Prawa i Sprawiedliwości w kwestii służby zdrowia i oczywiście też proroctwo, co z NFZ-em po wygranych, daj Boże, w wyborach przez PiS. Proszę państwa, to zawsze właśnie od Narodowego Funduszu. Zlikwidujemy go, to się kompletnie nie udało. Jeżeli się coś kompletnie nie udało, trzeba to likwidować. Wracamy do finansowania budżetowego. To nie oznacza oczywiście, że to jest powrót do systemu komunistycznego, ale jeżeli chcemy zatrzymać proces, który po pierwsze prowadzi do prywatyzacji służby zdrowia, to tej bitwa, a po drugie prowadzi do tego, że służba zdrowia staje się coraz bardziej płatna, bo my mamy dzisiaj do czynienia z takim cichym, podskórnym procesem. Po pierwsze prywatyzacja, krok po kroczku powoli ale prywatyzacja, a po drugie coraz większa sfera odpłatności. Otóż my ten proces chcemy zatrzymać i nie ma innego sposobu niż przerzucenie finansowania budżetowego. I to jest podstawa. I to jest także możliwość uporządkowania służby zdrowia w ten sposób, żeby nie było tak jak dzisiaj, że w wielu miejscach panie pielęgniarki zarabiają nie nędznie, a to jest mniej niż nędznie, a co niektórzy zarabiają nawet 1 000 000 złotych rocznie. Otóż ja chcę jasno powiedzieć, być może tu na sali są lekarze. Bardzo szanuję ten zawód, wiem, że jest trudny, wiem, że się trzeba uczyć tak naprawdę 6 lat na studiach i jeszcze później sporo lat, że tak naprawdę lekarzem się zostaje po liczącym matury po 11-12 latach albo więcej. I to dzisiaj, bo jak kiedyś trzeba było się nauczyć wszystkiego robić ręcznie, bo dzisiaj są ta cała aparatura, to tak naprawdę 4-20 lat jeszcze po studiach. Otóż proszę państwa, lekarze powinni bardzo dobrze zarabiać. No ale bez przesady. Szanowni państwo, musi być jakaś miara. Ja jestem za tym, że lekarze bardzo dobrze zarabiają. No ale nie można grosza publicznego rozrzucać, eksploatować. I tego bez finansowania przez budżet po prostu nie opanujemy. Tak jak samo jak nie opanujemy tego mechanizmu zadłużania, który prowadzi w ostatecznym rachunku do prywatyzacji. Najpierw do komercjalizacji, a poprzez komercjalizację do prywatyzacji. I dlatego to jest to nasze rozwiązanie. Poza tym, ponieważ do funduszu budżetowego na służbę zdrowia, który będzie zagwarantowany, także nie, żeby nie wolno było sięgać do tego funduszu na jakieś inne cele, albo ścinać, tak jak w tej chwili Tusk ścina różne wydatki, to będzie zapewnione prawo przez ustawę. Otóż, szanowni państwo, do tego funduszu będzie też szereg innych pieniędzy, które dzisiaj są w innych źródłach, czyli krótko mówiąc, ta suma do zagospodarowania będzie większa. Będzie łatwiej tym gospodarować, będzie łatwiej uporządkować sprawy służby zdrowia, przywrócić tam elementarny porządek. No i tą służbę zdrowia poprawić. Ja nie obiecuję cudu, ale w każdym razie na pewno bardzo znaczna poprawa jest możliwa. To oszczędzanie
Proszę Państwa, oszczędzać trzeba, ale oszczędzać trzeba mądrze. Polska, wbrew różnym opowieściom ludzi, którzy by chcieli, żeby oni się bogacili, a wszyscy inni, że tak powiem, na nich pracowali za pensje, ma niski udział PKB wydatków publicznych. Nie wysoki, to niski. I krótko mówiąc, to jest podstawa dla naszych rozważań, a nie publicystyka ekonomiczna ludzi, którzy pracują, powtarzam, dla niewielkich wpływowych bardzo zamożnych grup. Nie bardzo żal ludzi, szczególnie młodych, którzy się dają na to nabierać. Panie Prezesie, pewnie zrozumieją, że się zdali. Panie Prezesie, teraz przykład i za chwilę pytanie. Przepracowałem 30 lat, a emeryturę pobieram socjalną. Zaliczono mi jedynie 21 lat. Mam obecnie 70 lat. Sprawy ciągną się w sądach od 15 lat. Do sądy doprowadziłem do skrajnej nędzy i pytanie z tym się wiążące, czy ustawa wydłużająca wiek emerytalny zostanie anulowana przez PiS, gdy oczywiście zapowiadaliśmy to wielokrotnie, ja to zapowiadałem w Sejmie w trakcie tej debaty. Jeszcze raz mówię krótko. Jedna z pierwszych naszych decyzji to będzie przywrócenie 60 lat dla pań, 65 dla panów, z prawem pracy do 67 lat. Ale pełne uprawnienia. Ale pełne uprawnienia 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Powtarzam, pełne, nie częściowe, bo pełne uprawnienia. A jak ktoś chce pracować dłużej, może wiele osób, w tym także wiemy, pani chce pracować dłużej. Sam przez takie osoby znam. I no jak chcą, to niech pracują. Proszę bardzo. Teraz jeszcze dotyczące pytania polityki prorodzinnej. Pyta jeden z uczestników, jak według pana prezesa ma wyglądać tego wpisu polityka prorodzinna, kiedy nasza młodzież będzie miała pracę, a nie szła na dno i wyjeżdżała za pracą za granicę. Proszę Państwa, program pracy to jest ten, który już zgłosiliśmy w Sejmie, został odrzucony, to jest program obliczony dla mniejszych ośrodków i wsi. Miejsca to już nie dotyczy, bo to jest większy ośrodek, który jest przemysł. To jest 1 200 000 miejsc pracy, że się nie kłócimy, może to będzie trochę mniej, ale w każdym razie to jest naprawdę program szeroko zakrojony. Mamy drugi program związany z tymi pieniędzmi, które obecny premier chce poświęcić na przedsiębiorstwo. Inwestycje polskie to jest 40 miliardów złotych. Jesteśmy przekonani, że te pieniądze zostaną po prostu rozrabowane przez wpływowych graczy, bo jak jest łatwy pieniądz na rynku, to się na pewno na niego rzucą. I dlatego uważamy, że to powinno być wykorzystane dla likwidacji czy ograniczenia tak zwanej luki kredytowej. Chodzi o to, żeby młodzi ludzie także w większych miastach mogli zakładać własne przedsiębiorstwa, bo dzisiaj nie mają na tani własnych pieniędzy ani możliwości kredytowych. Jest, proszę Państwa, program budownictwa mieszkaniowego, który obok swoich celów związanych z mieszkaniami dla ludzi średnio mniej zarabiających, z mieszkaniami dla młodych, jest także programem zatrudnienia, bo to dużo miejsc pracy. Jest program odbudowy gospodarki morskiej, to nie dotyczy tych ziem, ale to też jest około 100 tysięcy miejsc pracy. Jest program reindustrializacji Polski, to jak najbardziej dotyczy właśnie tej ziemi, szczególnie dotyczy tej ziemi, bo tu chcemy szczególnie, że tak powiem, odbudowywać przemysł, czynić do nieporównania większym i silniejszym i zatrudniać dużo więcej ludzi niż dziś. To jest nasza propozycja w takim największym skrócie. Proszę Państwa, za naszych rządów powstało 1 300 000 nowych miejsc pracy. Czego szukamy? 1 300 000 to naprawdę dużo. Dwa razy tyle to w Polsce najwięcej sytuacja byłaby już jaka taka. Jeszcze raz tyle to już ludzie by mogli masowo wracać z zachodu. No i jeszcze jedna sprawa, proszę Państwa. My wiemy, i tu jesteśmy całkowicie zgodni z Solidarnością, że w Polsce płace są za niskie. W Polsce, proszę Państwa, funkcjonuje mechanizm i tu z radością przeczytałem, mówiłem już o tym jeszcze raz, powtórzę artykuł w Gazecie Wyborczej, który to przyznawał, mechanizm eksploatacji pracownika. Taki nowy folwark szlachecki. Folwark szlachecki opierał się na eksploatacji chłopa i w związku z tym nie był zainteresowany w unowocześnianiu. W Europie już wtedy, już w XVII wieku rolnictwo unowocześniano na pogrywę Francji, a w Polsce nie, bo ciągle folwark przynosił zupełnie niezwykły, około 6% od wartości folwarku rocznie. To wystarczało na dobre życie warstwy szlacheckiej.
W Polsce, proszę Państwa, bardzo wiele przedsiębiorstw wygląda jak takie odpływanki. Nic się nie unowocześnia, żadnych innowacji, tylko po prostu ciśnie się pracownikom. Otóż ja powtarzam to na każdym spotkaniu od już długiego czasu. Nie każdy może być przedsiębiorcą. Żeby być przedsiębiorcą, to tu trzeba być. Bardzo proszę. I krótko mówiąc, my chcemy wymusić podwyżkę płac i po prostu w ten sposób selekcjonować przedsiębiorców. Ci słabi muszą odpaść. A musi być miejsce dla dobrych, inteligentnych, którzy wprowadzają innowacje, którzy pchną polską gospodarkę do przodu. Jednocześnie to zwiększy popyt, więc będzie też bardzo silnym elementem wzrostu gospodarczego. Dziękuję bardzo, panie premierze. Teraz pytania dotyczące obu list. Jakie jest podejście PiS-u do zmniejszenia ilości posłów w Sejmie? I jak PiS się odnosi do sprawy likwidowania Senatu. Druga grupa pytań dotyczy przywilejów, czyli likwidowania przywilejów emerytalnych i czy PiS popiera zlikwidowanie immunitetów dla prokuratorów i sędziów. Proszę Państwa, my uważamy liczbę posłów za kwestię związaną z tradycją, tak samo jak istnienie Senatu. Ja tu przed chwilą mówiłem o tej modlitwie. Otóż tradycja jest czymś niezwykle ważnym. Tylko ludzie, no płytcy ją lekceważą. Państwo musi opierać się na tradycji. Senat ma swoje pozytywne funkcje, bo jednak trochę te ustawy poprawia, ale przede wszystkim w polskim parlamencie, od chwili kiedy on powstał, zawsze Senat był. Można mówić, że parlament w Polsce tak ostatecznie kształtował się przy końcu XV wieku. I od tej pory był Senat. To nie jest tak, że można taką tradycję od sobie odrzucać, bo ktoś tam sobie wymyślił, że jakieś grosze z punktu widzenia państwa to są grosze, ktoś oszczędzi. To powtarzam, to bardzo skończy ludzie w ten sposób myślą. My tak nie myślimy. Na posłów przed wojną było 444, teraz jest 460. No, można to trochę zmniejszyć, tylko że to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Tak naprawdę powtarzam, to jest takie tworzenie tematów zastępczych. W Polsce jeden facet, który za darmo, za nic przejmuje miliardowy majątek, pozbawia nas nieporównanie więcej niż cały Sejm od całego porządku istnienia od 89 roku. Musicie Państwo sobie z tego zdawać sprawę, że w Polsce problemem są gigantyczne transfery majątku na rzecz prywatną, osób prywatnych albo też podmiotów zagranicznych praktycznie za darmo. To jest, proszę Państwa, wielki problem w naszym kraju. To jest okradanie Polaków, a nie to, że istnieje w Polsce Sejm wielkości mniej więcej takiej przeliczeniu na liczbę mieszkańców jak gdzie indziej. Wiecie, liczba gmin jest 600 osób, przeszło 600, no oni mają 60 milionów mieszkańców. No to jest mniej więcej to samo, ale oni jeszcze do tego mają parlament północno-irlandzki i szkocki. Te dwa dodatkowe. Wiecie, jak to zliczyć? Niemiecki parlament przeszło 600 osób, ale są landy, każdy land to jest prawdziwy parlament. Więc jak to wygląda, tam się płaci, mają wszystko, biura poselskie i tak dalej. Więc jak to podliczyć, to tam jest ich więcej znacznie na przeliczenie na mieszkańca. A to oni naprawdę dużo więcej mają niż w Polsce ci syni. Bo syni są, ale to jest coś innego niż parlamenty landów. Także proszę mi nie wciągać w dyskusję o sprawach naprawdę trzeciorzędnych czy czwartorzędnych, bo ważne jest to, żeby w Polsce nie było tak, jak tutaj odwołam się do pewnego przykładu, że ktoś przyjeżdża do wielkiej firmy i sławnej firmy z wielkimi pieniędzmi i chce rzeczywiście zainwestować, ale żeby zainwestować, to musi być audyt. A jak będzie audyt, to no, wyjdzie na jaw, kto tam, że tak powiem, sobie urządził różnego rodzaju takie przystawki, z których coś płynęło. No i zostaje przegnany ten ktoś z tymi pieniędzmi, bo audytu zrobić nie można. Bo audyt do różnych ludzi, często bardzo znanych nazwiskiem, to było. Innym razem do Polski przyjeżdża grupa polskich inżynierów, ale ze Stanów Zjednoczonych. Wszyscy zrobili duże kariery, albo wielkie kariery. Amerykańskich firm. Jeden z nich to zresztą kiedyś bardzo znany przywódca Solidarności, który emigrował po stanie wojny. Przyjeżdżają z propozycjami dla Polski. No i też zostają spuszczeni. No bo różne interesy
byłyby poprzez ich propozycje tutaj naruszane. Bo różne lobby, także zewnętrzne, podkreślam, Polska jest, jak to mówi jeden z wybitnych polskich intelektualistów, zewnątrzsterowna. Pod naszą władzą była wewnątrzsterowna. A dzisiaj jest wielki nie wezwany. Otóż te interesy na tym przegrały. I tego rodzaju przykładów, proszę Państwa, jest naprawdę więcej. Tutaj, na tej ziemi, zbudowano zupełnie dobry samolot średniej wielkości, pasażerski. Miał szansę na ekspansję w Ameryce Południowej. Poleciał do Wenezueli. Przy drugim bodajże locie, czy na tym pierwszym spadł. Bo nawet gazeta wyborcza pisała, że to bardzo być może była dywersja i to ze strony ludzi w USA. Tylko jak myślę, jako partia wtedy jeszcze niewielka, będąca z opozycji, nawet te trzy poroposów, tą sprawę próbowali podnosić, to jak trochę musiałem. Tak to proszę Państwa w Polsce jest. A gdyby ten samolot wtedy uzyskał powodzenie, to może by się później dało produkować i większe. Także musicie Państwo pamiętać, że tu istnieje mechanizm naprawdę niszczenia. Jednocześnie rozkradania. I to jest ważne, a nie to, czy będzie 5, czy 10, czy nawet 100 osób więcej niż nie. Nie dawajcie się oszukiwać na takie rzeczy. Jeżeli chodzi o immunitety sędziów i prokuratorów, to naprawdę trzeba się nad tym mocno zastanowić. Bo to są dwa rodzaje argumentacji. Znieść w ogóle, no to może być tak, że miejscowa władza, jakaś miejscowa klika, w Polsce tych klik jest naprawdę bez liku, będzie terroryzowała sędziego czy prokuratora, że go zamknie. To jest możliwe. Albo władza centralna będzie się sędzia nie podobał, to powerną mi zamknął, bo jakimś zamknął. To jest masę. Ale z drugiej strony jest tak, że ludzie, którzy dopuścili się oczywistych przestępstw, w dalszym ciągu wykonują swoje funkcje. Dlaczego? Bo immunitet ma charakter korporacyjny, to znaczy tylko korporacja albo sędziów, albo prokurator może ten immunitet znieść. I to trzeba, proszę Państwa, zmienić. Ten immunitet według mnie powinien w dużej mierze być zachowany, poza takimi przestępstwami jak tam drogowe, na gorącym uczynku i tak dalej. Powinien być zachowany, bo jednak jest potrzebny, ale z drugiej strony powinna być instytucja poza korporacją, która może go zmienić. Bo wtedy to zniesienie byłoby realne. Bo w tej chwili to naprawdę zdarzyła się w polskiej historii nawet takie wydarzenie, że kogoś mianowano ministrem, żeby go pozbawić immunitetu. Nie będę opisywał tego wydarzenia, kiedyś może w pamiętnikach opiszę. Ale to tak bywało. No więc, bo wiadomo było, że korporacja tego immunitetu nie zniesie. Więc na pewno należy go ograniczyć i na pewno należy wprowadzić taką sytuację, żeby to nie prokuratorzy decydowali w ostatecznym rachunku o zniesieniu immunitetu prokuratora, nie sędziowie o zniesieniu immunitetu sędziego. Bo tylko wtedy można będzie mieć gwarancję, że ten immunitet nie będzie służył złem, tylko będzie służył złem. Dziękuję bardzo. Panie premierze, chcę przypomnieć, że w tej katastrofie zginęło 7 mielczan, w tym oczywiście bardzo znany człowiek i znaczący dla naszego miasta, Stanisław Padykuła. Stanisław Padykuła, nasz kolega, tak. Nasz kolega, bardzo mile przez nas wspominany, nasz kolega z Porozumienia Centrum, Stanisław Padykuła. No, pamiętacie go pewnie, piękny, wielki mężczyzna. Także, i ojciec wielu dzieci. Także, powtarzam, pamiętamy go i pamiętamy tą sprawę i będziemy się nią zajmować, jeżeli będziemy przy władzy. Panie premierze, pytanie brzmi, co będzie stanowiło intelektualne zaplecze PiS-u po odejściu osób związanych z Fundacją Republikańską? Czy w przypadku objęcia władzy przez PiS będzie kontynuowana polityka Zygmilowskiej w dziedzinie finansów publicznych? Proszę Państwa, ja nic nie wiem o tym, żeby Fundacja Republikańska stanowiła kiedykolwiek dla nas jakieś znaczące zaplecze intelektualne. To jest jakieś uroszczenie, bo nie porównuje. My mamy Fundację Sobieskiego, mamy grupę ludzi, która jest wokół profesora Glińskiego. Mamy, proszę Państwa, bardzo szerokie zaplecze związane z konferencją Polska Wielki Projekt. Coroczną konferencją z naszej inicjatywy. Pierwszy raz miała się odbyć w 2010 roku, no ale katastrofa smoleńska to uniemożliwiła. Ona była wtedy podpatrzona na ten prezydent, ale w 2011 roku się odbywa. Tam jest bardzo wiele intelektualistów, bardzo wiele ciekawych dyskusji, bardzo wiele ciekawych propozycji. Krótko mówiąc, nie mamy zaplecze intelektualne i to szerokie. To, że się nas tutaj naprawdę
nie obawiać. A Fundacja Republikańska to jest kilku młodych ludzi, które raczej powinni się jeszcze czegoś uczyć, niż uczyć innych. Proszę? Czy będzie kontynuowana polityka Zbigniewski w finansach publicznych? Proszę Państwa, czasy się zmieniają. W tej chwili formuła liberalna, a bardzo przeze mnie ceniona i lubiana, tak po ludzku, po prostu osobiście bardzo lubiana, Zyta Widowska, no, reprezentowała, czy reprezentuje w dalszym ciągu ten kurs. I teraz jest pytanie, na ile ona będzie elastyczna, bo powtarzam, musicie Państwo zauważyć, pewna epoka w ekonomii się kończy. Była epoka ingerencji państwa, keynesowska, inni nazywali to epoką państwa dobrobytu, która przynosiła bardzo dobre rezultaty przez wiele lat, no, znakomity rozwój wielu państwom, ale w pewnym momencie wyczerpała swoje możliwości. Przyszła epoka liberalna, mniej więcej 30 lat temu, przyniosła też różne rezultaty, różnie je można oceniać, niektórzy je krytykowali od początku. Ja raczej należałem do tych, którzy byli dość sceptyczni, ale na pewno w wielu miejscach przyjęto rezultaty. Chociaż fatalne tam, gdzie próbowano ją przenieść do państw słabo rozwiniętych, tam to przyniosło rezultaty fatalne, na przykład w Ameryce Łacińskiej. Ale ona, proszę Państwa, się też wyczerpała. Przecież ten wielki kryzys, który mamy od kilku lat, to jest właśnie kryzys tej formuły. W tej chwili musimy poszukiwać formuły innej. To z tego sobie trzeba zdawać sprawę. Świat stanął przed wielkim znakiem zapytania. Przecież wszystko, co uczyniono w Europie, żeby ratować się przed tym kryzysem, te biliony, dosłownie biliony, czyli tysiące miliardów euro wpompowane w gospodarkę, to jest absolutnie przeciwne doktrynie liberalnej. Gdyby się chciało trzymać doktryny liberalnej, to ta gospodarka by się zawaliła. Żylibyśmy dzisiaj rzeczywiście w piekielnie ciężko. To Grecja to jeszcze nic, tym to by się działo z całej Europy. Z tego proszę Państwa, trzeba wyciągnąć wnioski. U nas przy tej władzy będzie, przy lepszej można go z całą pewnością uniknąć. Oczywiście nie wtedy, jeżeli się ktoś będzie kierował jakimiś dogmatami, a w szczególności dogmatami liberalnymi, jeżeli będzie umiał racjonalnie ocenić sytuację, bo ta sytuacja jest dzisiaj w Polsce bardzo ciężka, ale można powiedzieć, że ciężar gdzie indziej leży, niż to jest sformułowane w takim potocznym przekazie medialnym, który na ogół jest związany z interesami tych grup, które o jednym tylko myślą, żeby od nich przypadkiem ktoś czegoś nie wziął. Żeby one mogły tutaj działać na zasadzie przywilejów. Otóż ja wiem, że one wciągają w to wielu ludzi, szczególnie młodych, którzy no, młodość wiadomo jest naiwna i krótko mówiąc, no, tworzą taki front, który jednak z interesami ogromnej większości społeczeństwa, w tym także tych młodych ludzi naprawdę nie ma nic wspólnego. Także ja pozostaję w bardzo dobrym kontakcie z Zytą Widowską, a od jej decyzji, a także od pewnych innych względów, to już o których tutaj nie mogę mówić, bo mają charakter osobisty, zależy to, czy będzie z nami pracowała w rządzie, natomiast chcę powiedzieć, że pozostajemy w dalszym ciągu w jak najlepszym stosunku. Dziękuję bardzo. Panie Premierze, jeden z uczestników namawia, aby Pan się spotkał z politykami takich krajów. Czechy, Słowacja, Niemcy, Dania, Belgia, Francja, Szwecja i Norwegia. Drugie pytanie, które ma też ma taki trochę charakter zagraniczny. Czy banki w Polsce zagraniczne dalej będą wyprowadzać zyski z Polski? No mówiłem o tym, że będą opodatkowane. Wyprowadzają z Polski dziesiątki miliardów złotych rocznie opodatkowanych, nie ma żadnego powodu, żeby to darować. Natomiast ale oczywiście mają tu bardzo mocne lobby, które będzie krzyczało, że tutaj się dzieje coś strasznego, jeżeli będą opodatkowane. Więc to jest sprawa pierwsza. Dalsza dotyczyła. A spotkanie, proszę Państwa, ja nie bardzo wiem, dlaczego mam się spotykać akurat z Norwegami i z Belgami. No to musiałbym ktoś wyjaśnić, dlaczego akurat taki zestaw. Ja się spotykam z przedstawicielami różnych państw, teraz będę bardzo niedługo w Krynicy, tam między innymi mam się spotkać z ambasadorem Stanów Zjednoczonych. Ja spotykam się przede wszystkim z przedstawicielami tych państw, z którymi albo mam relacje partyjne, jak z Anglikami, konserwatystami, albo też są super ważne, takie jak w wypadku Stanów Zjednoczonych. Natomiast spotkania polityka opozycyjnego
z przedstawicielami innych państw, mają ograniczone znaczenie, mają charakter kulturowy. I oczywiście się od czasu do czasu spotykam, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to jest tylko Kurtazja. Jak się ma władzę, to się rozmawia o konkretnych sprawach, jakie nie ma, no to spotkania mają charakter kurtazyjny. Bardzo żałuję, że nie dojdzie do spotkania z Orbanem, bo miało być w Tunicy, ale rozumiem, że premier Orban no, po prostu na skutek nacisku tutejszych, no nie mógł się ze mną spotkać. Nie mam do niego żadnych pretensji, pozostaje z największą życzliwością i naprawdę z wielką życzliwością przyjaźnie obserwuję to wszystko, co robi. Miało do takiego spotkania już w tym następnym tygodniu. No niestety nie dojdzie, ale względy są zupełnie zupełnie. Tak, tyle w tych kwestiach. Proszę się nie obawiać, jeżeli Państwo mnie spytali, do której dziedziny, tak dzieląc Polskę resortami, jesteśmy najlepiej przygotowani, to trochę by się zastanawiał, ale na pewno brałbym pod uwagę politykę zagraniczną. Mam to naprawdę wielu bardzo dobrze przygotowanych ludzi. A jeżeli chodzi o kandydatów na stanowiska bardzo wysokie w sferze gospodarczej, no to choćby jeden z nich tu siedzi, raczej już nie mnie. Pan poseł Kuźnik, naprawdę pan doktor, który naprawdę świetnie przygotował się. Powtarzam, naprawdę świetnie przygotowany człowiek. A to, że nie należy do tego klasowego establishmentu ekonomicznego, to jest tylko i wyłącznie, można powiedzieć, jego atut, zaleta. Można na to iść zasługa. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, powoli zbliżamy się do godziny 20. Panie premierze, kolejne pytanie w kontekście zmniejszenia liczby godzin nauki w historii szkoła oraz umieszczenia Polskiej Unii, umniejszenia polskiej tożsamości przez obecny rząd. Pytanie jest, jakie zdanie ma PiS na ochronę polskiej wartości kulturowej i historycznej? Proszę Państwa, my nie tylko chcemy przywrócić naukę historii, przywrócić ten klasyczny kanon literacki. Właśnie dzisiaj dowiedzieliśmy się o tym, że wycofano z niego trylogię Konrada Wallera. Oczywiście przywrócimy to natychmiast, ale przywrócimy w ogóle to wszystko, co tworzyło ten kanon literatury, który powinien kształtować w młodym człowieku i tożsamość, i patriotyzm. My chcemy, żeby polska szkoła uczyła patriotyzmu. Trzy filary powinny stanowić podstawę naszej oświaty. Po pierwsze, wysokie wymagania merytoryczne, żadne tam testy i tym podobne. Bardzo niedobre i nieefektywne rozwiązania, po których mamy takich panów nawet w polityce, którzy mówią, że powstanie warszawskie było w 1988 roku. Więc proszę Państwa, to naprawdę z tego trzeba zrezygnować. Wysokie wymagania, jeżeli chodzi o dyscyplinę, to mówimy jasno, ja wiem, że to się nawet wielu rodzicom nie podoba, ale uważam, że to jest obowiązek patriotyczny, co mówić. Nie może być tego rozpuszczenia, które w tej chwili jest w szkołach, wchodzenia nauczycielom na głowę. Musi być dyscyplina, musi być przywrócona dyscyplina we wszystkich dziedzinach, także pewna dyscyplina obyczajowa, bo to, co się czyta, to się dzisiaj wyprawia w szkole. Ja to mówiłem na tym spotkaniu, które było poprzednio w Sejmiszowie. Mianowicie, to jest, proszę Państwa, lumpizacja. Bo jeżeli ktoś zna obyczaje tych takich najniższych, najbardziej zdemoralizowanych, dalekich od kultury jakiejkolwiek warstw społecznych, to jest właśnie to. Tylko, że dzisiaj to jest traktowane przez wielu jako nowoczesne. Otóż to nie jest, proszę Państwa, nowoczesne. To jest lumpizacja. To jest po prostu lumpizacja, która dzisiaj sięga już no, nie młodzieży, to po prostu dzieci. I dlatego trzeba się temu zdecydowanie przeciwstawić. I trzeci filar, proszę Państwa, to jest kształtowanie postaw patriotycznych. I to jest równie ważne jak te dwa. Mocna tożsamość. Jeżeli chcemy odnieść narodowy sukces, to szkoła musi dawać dużą wiedzę, dyscyplinę i mocną polską tożsamość. To jest droga do sukcesu.
Panie premierze, bardzo serdecznie dziękujemy za obecność i za przekazanie na słowa. Myślimy, że Prawo i Sprawiedliwość w dniu 8 września razem z naszym kandydatem Zdzisławem Pupą zwycięży. Jeszcze raz tego dowiedziemy. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz proszę, serdecznie proszę, pochylając przed Państwem głowę, poprzyjcie Pana Zdzisława Pupę i przekonujcie do tego poparcia także Waszych znajomych, przyjaciół, rodziny, sąsiadów, wszystkich, na kogo możecie mieć jakikolwiek wpływ. To naprawdę dzisiaj bardzo ważne dla Polski. Proszę o to serdecznie i niszczę się bez ukłonu. Spotykamy się już do Wyścia i wygrywamy. Wygrywa Prawo i Sprawiedliwość i Zdzisław Pupa. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to, że Państwo zechcieli tak licznie wieczór niedzielny tutaj przybyć. Naprawdę tyle atrakcji, a Państwo przybyli tutaj, no nie dla mnie, to dla nas. Wszystkie dla Pana. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Thank you.